Kładę się Państwu nisko, Łukasz Warzecha. Wiem, że czekali Państwo, no przynajmniej ci, którzy zdecydowali się subskrybować mój kanał, do czego namawiam, że czekali Państwo długo na kolejne wydanie wideobloga, no ale wakacje mają swoje prawa. Po powrocie też musiałem się zająć sprawami. Niecierpiącymi zwłoki, które się zawsze nawarstwiają, nawet jeżeli, tak jak ja to robię, pracuję się częściowo w czasie urlopu, więc proszę mi wybaczyć, że dopiero teraz, ale wracam i będę się starał, tak jak poprzednio, możliwie regularnie do Państwa z tego YouTube'owego okienka przemawiać. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na moje pytania dotyczące. Opieki medycznej, jak niektórzy zareagowali na odejście Łukasza Szumowskiego, co w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej powiedziała pani poseł Joanna Lichocka. Trochę będzie o pomysłach na ruch drogowy, no i coś, czego sobie darować nie mogę, to znaczy kilka słów o tym, gdzie byłem, co zobaczyłem. To jest kilka miejsc dobrze mi znanych. Nie byłem w zachodniopomorskim pierwszy raz. Niektórzy z Państwa sugerowali poprzednio w swoich komentarzach, żeby nie mieszać tematów politycznych z takimi tematami ciekawostkowymi, ale doszedłem jednak do wniosku, że jeżeli jakieś tematy podróżnicze dotyczące sztuki muzyki Będę miał do omówienia, to one jednak się w tym wideoblogu znajdą, właśnie w tym głównym kanale, ale zawsze na końcu, żeby pewien porządek zachować. A zatem do rzeczy. Jak Państwo wiedzą, do Pana Ministra Szumowskiego mam i miałem stosunek niezwykle krytyczny. Pierwsze decyzje dotyczące całkowitej zmiany zasad izolacji i kwarantanny, które podjął jego następca, minister niedzielski, pokazują, jak ogromne błędy minister Szumowski popełniał. I zanim powiem Państwu o pytaniach, które już jakiś czas temu skierowałem do Ministerstwa Zdrowia, to najpierw kilka słów o tym, że okazało się, że minister Szumowski wychował sobie coś w rodzaju sekty. Bo kiedy zrezygnował, no to w mediach społecznościowych, wśród niektórych moich znajomych pojawiły się głosy niemalże rozpaczy, tak jakby to zbawca narodu odchodził, a nie człowiek, który był inicjatorem wprowadzenia mnóstwa zupełnie absurdalnych regulacji. W marcu i kwietniu regulacji, które, nawiasem mówiąc, skutkowały w wielu przypadkach karami, od których ludzie się zaczęli odwoływać, i teraz już zapadają wyroki, które tych kar nie uznają. Chodzi tutaj i o odwołania od kar administracyjnych, i o nieprzyjęte mandaty. Bardzo dobrze trzymam kciuki za tych, którzy postanowili jednak bronić swoich praw i wolności przed sądem. Natomiast zaskoczyła mnie zapalczywość, z jaką niektórzy Bronili ministra Szumowskiego. Jedna z moich znajomych, pracująca, mówiąc najogólniej rzecz biorąc, w rządzie, wręcz mój tekst krytyczny, na, który umieściłem na onecie. Link do tego tekstu znajdą Państwo w opisie. Zresztą tak jak linki do kilku innych tekstów, które w ostatnich tygodniach się ukazały, bo nie miałem okazji Państwu tutaj. Ich do tej pory zarekomendować. Otóż przeczytała ten tekst i napisała na moim facebooku, że tekst jest haniebny i pełen pogardy. Mnie się wydawało, że tekst zawiera konkretne zarzuty, no ale być może niektórzy, ci, którzy chcą uznawać ministra Szumowskiego za świeckiego świętego, dostrzegli w nim pogardę. A teraz przechodzę do kwestii pytań, ponieważ jakiś czas temu zacząłem sobie uświadamiać, że mamy bardzo poważny problem z ochroną zdrowia. Mamy bardzo poważny problem, który wynika z tego, że cały system ochrony zdrowia został przestawiony w tryb epidemiczny. W związku z czym ludzie, którzy potrzebują konsultacji lekarskiej, albo czasem są wręcz w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia czy życia, mogą takiej pomocy nie otrzymać. I uznałem, że warto by było jednak zapytać Ministerstwo Zdrowia, jak to widzi. Czekałem na odpowiedzi około tygodnia, ale muszę uczciwie powiedzieć, że tym razem, w przeciwieństwie do wielu poprzednich sytuacji, również takich, które miałem już z Ministerstwem Zdrowia, te odpowiedzi są dosyć wyczerpujące i dosyć konkretne, o czym się za chwilę Państwo przekonają. Pytania, które zadałem, widzą Państwo w tej chwili, ich jest dosyć dużo. Ministerstwo Zdrowia, a konkretnie pani rzecznik, pani rzecznik Justyna Maletka, odpowiedziała, i tutaj te odpowiedzi będą dosyć długie, ale przeczytam je Państwu prawie w całości, również po to, żebyście Państwo wiedzieli. Jakie macie prawa i co możecie zrobić w sytuacji, która budzi wasze wątpliwości? Bo być może nie wszyscy to wiedzą i być może te informacje się Państwu przydadzą. Otóż pierwsze dwa pytania brzmiały tak, trzy pytania. Czy Ministerstwo Zdrowia w ogólny sposób uregulowało zasady, zgodnie z którymi pacjenci zakładów podstawowej opieki zdrowotnej. Są kwalifikowani do teleporady lub bezpośredniego zbadania przez lekarza? Jeśli tak, to jakie to są zasady? I czy Ministerstwo Zdrowia zamierza w jakiś sposób uregulować sytuacje, w których lekarz jest zobowiązany do osobistego zbadania pacjenta? Odpowiedź jest następująca. W związku ze stanem epidemii, rekomendowaną formą kontaktu lekarza z pacjentami są teleporady, to jest oczywiste. Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli jest to rozporządzenie dosyć świeże, bo nie ma nawet jeszcze miesiąca. Standard obejmuje m.in. ustalenie przez osobę udzielającą teleporady, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. Ponadto opracowane zostały wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej, udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dokument ten przedstawia zarówno kwestie organizacyjne, jak i medyczne, określając odpowiedni zakres oraz warunki udzielania teleporad na poziomie opieki podstawowej. No, i dalej jest mowa o tym, co ten, dokument, co ten dokument przedstawia. Krótko mówiąc, wynika z tej odpowiedzi, że nie ma takiej możliwości, żeby w każdym przypadku lekarz, niezależnie od tego, jak pracuje jego zakład podstawowej opieki zdrowotnej, w każdym przypadku odsyłał pacjenta, czy chciał pacjentowi udzielać wyłącznie teleporady. Musi ustalić, czy teleporada jest wystarczająca. Oczywiście wiadomo, teoria teorią, praktyka praktyką, ale dobrze wiedzieć, jakie mamy prawa. Dalej, moje pytania. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie tych zakładów POZ, w których do teleporady kwalifikowani są bez wyjątku wszyscy pacjenci, w tym również osoby, u których ryzyko związane ze zwykłymi infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi jest ponadprzeciętne, np. cukrzycy albo osoby w podeszłym wieku? Jak mają zachować się pacjenci, którym, mimo złego samopoczucia i wieloznacznych objawów, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej odmawiają możliwości bezpośredniej diagnozy? Odpowiedzi są takie: teleporady nie są jedyną formą udzielania świadczeń podczas epidemii koronawirusa. Realizowanie badań oraz porad w przychodniach lub wizyt domowych jest możliwe w przypadkach uzasadnionych medycznie. I teraz dalej czytam już to, co jest najważniejsze. Zdalna forma porad nie uniemożliwia zatem bezpośredniej wizyty u lekarza, a realizowanie teleporad nie uprawnia podmiotu leczniczego do całkowitego zaprzestania udzielania porad ambulatoryjnych. Teleporada nie powinna stanowić zatem alternatywnej formy udzielania świadczenia w przypadku, gdy pacjent wymaga osobistego kontaktu z lekarzem. Oczywiście jest pytanie, co to znaczy pacjent wymaga? Czy. Ministerstwo Zdrowia miało na myśli to, że lekarz uznał, że pacjent wymaga, czy też pacjent wymaga, w sensie pacjent żąda. Teleporada nie może bowiem skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego. To jest również ważne. W przypadku trudności w uzyskaniu świadczenia zdrowotnego, w pierwszej kolejności Pacjent powinien zgłosić sytuację do kierownika podmiotu leczniczego, który odpowiada za organizację pracy świadczeniodawcy. Powtarzam, do kierownika podmiotu leczniczego, który odpowiada za organizację pracy świadczeniodawcy, czyli jak rozumiem, na przykład do kierownika ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej. Oddziały wojewódzkie NFZ na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych. Yy, oddział NFZ jest także zobowiązany, wojewódzki, do zapewnienia pacjentom informacji o świadczeniodawcach, u których można uzyskać konkretne świadczenia. I dalej moje pytanie kolejne. Czy Ministerstwo Zdrowia bada doniesienia medialne o odmowach przyjęcia pacjentów w stanie zagrożenia życia do szpitali? Do szpitala z powodu braku diagnozy dotyczącej zarażenia koronawirusem. Czy takie praktyki są uzasadnione? Bo mieliśmy takie informacje medialne. Yy, I odpowiedź, znów czytam, tylko najważniejszy jej fragment jest następująca. Wymóg dostarczenia wyniku testu w kierunku COVID-19 nie może być przyczyną odmowy udzielenia świadczenia. W razie konieczności, szpital powinien je wykonać we własnym zakresie. Jednocześnie jednak szpital nawet w takiej sytuacji może przekierować pacjenta ze względów medycznych lub epidemiologicznych transportem medycznym do innego szpitala. I pytałem również o to czy MZ Ministerstwo Zdrowia prowadzi statystykę liczby przypadków w których z takiego powodu doszło do śmierci pacjenta. Oraz statystykę przypadków, gdzie brak pomocy terapii planowanego zabiegu z powodu przestawienia opieki zdrowotnej w tryb epidemiczny zaowocował znaczącym albo nieodwracalnym pogorszeniem stanu pacjenta względnie jego zgonem, jeśli takiej statystyki nie ma, to czy Ministerstwo Zdrowia zamierzają sporządzić, i tu odpowiedź jest bardzo lakoniczna. Do Ministerstwa Zdrowia nie dotarły takie informacje. Zatem jeżeli do Państwa dotarły takie informacje, to proszę się nimi. Podzielić w komentarzach, ale też pamiętajcie Państwo, że możecie Państwo bombardować na przykład oddziały wojewódzkie NFZ-u. Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do tego, jak działa um, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej i czy rzeczywiście um, udziela Wam. Świadczeń we właściwym zakresie, czy po prostu was nie zbywają, bo przecież pamiętajmy, że oni dostają pieniądze od liczby pacjentów, którymi się opiekują, więc czy się nimi opiekują poprzez teleporadę, czy przyjmują osobiście, to nie ma większego znaczenia. Dlaczego tak lakoniczna jest odpowiedź na to ostatnie pytania? Czy Ministerstwo Zdrowia faktycznie nie prowadzi takiej statystyki, nie ma takich informacji? Ja widziałem takie informacje i to nie jedną lub dwie. Przemykały i przez media, i przez media społecznościowe. Być może Ministerstwo Zdrowia nie udziela takiej informacji, ponieważ ta informacja, czy nie prowadzi takiej statystyki, ponieważ taka statystyka byłaby dla Ministerstwa Zdrowia niewygodna. Pełną wersję odpowiedzi, które dostałem z Ministerstwa Zdrowia, znajdą Państwo na mojej oficjalnej facebookowej stronie, bo przeczytałem tylko najważniejsze fragmenty. W każdym razie wniosek z tego jest taki, że jeżeli uważamy, że zakład podstawowej opieki zdrowotnej nas lekceważy, nie chce nam lekarz udzielić bezpośrednio porady, a my uważamy, że tak powinno się stać. No, to zawsze możemy spróbować, przynajmniej możemy spróbować interweniować u kierownika takiego zakładu opieki zdrowotnej albo w NFZ-cie, domagając się tego, żeby zakład zaczął zachowywać się normalnie. Mówię tutaj również o przypadkach znanych mi osobiście, przypadkach zwłaszcza osób starszych, którym również udzielano teleporady, na przykład w kwestii poważnej infekcji dróg oddechowych, a te osoby miały już historię. Na przykład powtarzających się zapaleń o skrzeli czy zapaleń płuc. I nie było wiadomo do końca, czym taka infekcja jest, dopóki lekarz nie zgodził się bezpośrednio sprawdzić pacjenta. Myślę, że dużo różnych zaszłości, zaległości i wad systemu, tak jak go zorganizował Łukasz Szumowski, będzie wychodziło jesienią. Wielką zagadką jest to, jaki wpływ będzie, miało, będzie miał powrót dzieci do szkoły, no ale o tym pewnie w którymś z kolejnych wydań wideobloga, a teraz przechodzimy do kolejnej sprawy. Sprawa kolejna to trochę to, co stało się wokół programu trzeciego, ale o tym już nie chcę mówić, bo to wydarzyło się jakiś czas temu. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, jak entuzjastycznie zareagowała na to pani poseł Lichocka. A mianowicie, 24 sierpnia, czyli zaledwie bodajże trzy dni po odwołaniu Jakuba Strzyczkowskiego, pani poseł Lichocka pisze na Twitterze w trójce, mareszcie, dzieje się ciekawie muzycznie. Wcześniej Jędrzej Kodymowski, a dziś przez trzy godziny Michał Kimuć wymiata. To jest radio. Bardzo szybko pani Lichocka wyrobiła sobie opinię na temat tego, co się stało po odejściu Jakuba Strzyczkowskiego z trójki. A ja napisałem na Twitterze, że jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, kto za tą pacyfikacją programu trzeciego stoi, to powinien się ich pozbyć. I właściwie chciałem głównie o tym mówić wcześniej, ale potem, czyli dzisiaj, pojawił się wywiad Elżbiety Rutkowskiej z Joanną Lichocką. Wywiad w dzienniku Gazecie Prawnej. O głównie o tak zwanej dekoncentracji mediów. Tutaj chciałbym pani redaktor Rutkowskiej bardzo pogratulować, bo w tym wywiadzie, moim zdaniem, pokazała, jak się powinno robić wywiady. To jest po prostu dobre i rzetelne dziennikarstwo. I tutaj przeczytam Państwu niektóre fragmenty z tego, Wywiadu. On jest cały wart lektury. Jest dostępny na portalu dziennik.pl i naprawdę warto go przeczytać. Ale najpierw warto usiąść, zanim się zacznie czytać. Otóż mamy tutaj na przykład taki fragment. Pani poseł Lichocka. Chodzi o dekoncentrację całego rynku ponieważ jest kilka potężnych grup medialnych, które w mojej ocenie zaczęły wręcz blokować możliwość swobodnej debaty i wolność słowa. Może pani podać przykład tego blokowania? Mówiłam w tygodniku sieci o Tomaszu Lisie, który zadarł z TVN, potem z Polsatem i mediami publicznymi, więc teraz nie ma dla niego roboty w żadnej telewizji i jest skazany na małą grupę odbiorców w internecie. Dekoncentruje pani media, żeby znaleźć telewizję dla Tomasza Lisa? No, nie wierzę, mówi redaktor Rutkowska, i ja też szczerze mówiąc nie wierzę. Dalej. Jestem zwolenniczką przekopiowania bez żadnych wielkich kombinacji tego, co obowiązuje w Europie Zachodniej. Najbardziej podoba mi się model francuski, bo Francuzi najlepiej chronią swoją republikę, mówi pani poseł Lichocka. Pani poseł Lichocka w tym wywiadzie pokazała swoją grzmiącą niekompetencję w wielu kwestiach, więc być może również w tej kwestii tych modeli. Obowiązujących w Europie Zachodniej nie wie o czym mówi, ponieważ tak się składa, że ograniczenia dotyczące własności mediów obowiązują zaledwie w pięciu państwach Unii Europejskiej. Niemcy, często podawane jako przykład, mają owszem przepisy dekoncentracyjne, natomiast nie mają przepisów dotyczących ograniczenia zagranicznej własności, a o tym właśnie i do tego odwołuje się Joanna Lichocka. Takie przepisy dosyć skomplikowane. I dosyć restrykcyjne. I tu też jest znak zapytania, czy one w ogóle dotyczą podmiotów z wewnątrz Unii Europejskiej, czy tylko podmiotów spoza niej, tak jak pozwala na to prawo unijne. Takie przepisy są tylko we Francji. Żaden inny kraj Unii Europejskiej nie ma takich przepisów dotyczących na przykład gazet. Więc to nie jest tak, że pani poseł Lichocka sobie z różnych modeli wybiera, a najbardziej mi się podoba model francuski, to weźmy model francuski. Po prostu innych modeli nie ma. Wyłącznie Francuzi poszli w coś takiego w całej Europie. Dalej, co myśli pani poseł o telewizji publicznej? Ponieważ pani redaktor Rudkowska wskazuje, że najbardziej monopolistyczną pozycję, czy najwięcej e, rynku, koncentruje telewizja publiczna. I pani poseł Lichocka mówi, telewizja publiczna nie powinna temu podlegać. Dlaczego nie? Pada pytanie. To spółka prawa handlowego. Media publiczne są mediami specjalnymi, mówi pani poseł Lichocka. No oczywiście. Miejmy świadomość, media publiczne, dopóki zarządza nimi Prawo i Sprawiedliwość, bo gdyby się znalazły już pod zarządem obecnej opozycji, to z całą pewnością pani poseł Lichocka grzmiałaby wtedy natychmiast, trzeba poddać praktyce dekoncentracyjnej media publiczne. Dalej mówi pani poseł Lichocka. Jak się spotykam z wyborcami, odbieram od nich sygnały, to ludzie tego od nas oczekują. Mają dosyć braku równowagi medialnej, ludzie się duszą brakiem pluralizmu. Jestem naprawdę poruszony. No, jeżeli pani poseł Lichocka spotyka się ze swoimi wyborcami, to chyba logiczne jest, że ci wyborcy podają jej narrację taką, którą im sprzedaje z kolei prawo i sprawiedliwość. To jest reakcja wzajemna. Gdyby się spotkała być może z wyborcami innymi, to ci mieliby jednak trochę inne zdanie. Więc to jest bardzo ciekawe, jak można własne radykalne postulaty i zamiary uzasadniać um, odbiciem własnej partyjnej narracji od swoich własnych wyborców. Dalej mamy takie pytanie. Ograniczenie do 20% dla udziałowca zagranicznego nie zależy od zasięgu danego medium. Tutaj mówimy o oparciu się na tym tak zwanym modelu francuskim, bo dekoncentracja oznaczałaby, że podlegają jej media, które przekraczają pewien krąg odbiorców, pewien procent odbiorców na danym rynku, ale Ograniczenie do 20% udziału zagranicznego to przecież jest zupełnie inna sprawa. Podobnie jak reguła, że właściciel koncesji naziemnej nie dostanie drugiej, bo to też mówi o tym, też mówi pani poseł Lichocka. A dziś prawie każdy ma dwie lub więcej. Będziecie zabierać? Proszę mnie nie pytać o szczegółowe rozwiązania, mówi poseł Lichocka. To znaczy, Rozmawiamy o niesamowicie istotnej rewolucji na polskim rynku medialnym, a pani poseł Lichocka, mówi, proszę mnie nie pytać o szczegółowe rozwiązania, to przepraszam bardzo, kogo pytać? No jeżeli pani poseł Lichocka jest przekonana tak bardzo i tak głęboko, co jeszcze za chwilę w tym wywiadzie wyniknie, że proponuje tak świetne, wspaniałe rozwiązania, no to chyba powinna jakieś szczegóły umieć zaprezentować. Albo mówimy ogólnikami, albo mówimy. O konkretach i wtedy możemy powiedzieć, że nic złego się nie stanie, że to są dobre rozwiązania, ale nie jeżeli mówimy na poziomie jakiejś kompletnej ogólności. Dalej i to jest chyba najlepszy fragment tego wywiadu, mamy takie pytanie. Obecnie grupa Polsat ma sześć naziemnych telewizji: Discovery, TVN4, a po 2 spółka Polsatu z grupą ZPR, telewizja Puls oraz Kino Polska. Notabene TVP której nie chcecie dekoncentrować, ma dziewięć stacji naziemnych, w tym trzy ustawowe, czyli niewymagające koncesji. Jeżeli każdy nadawca prywatny miałby zostać z jedną koncesją, nastąpi totalne rozdrobnienie rynku. A telewizja naziemna to najdroższe medium, nie będzie ich stać ani na dobre programy rozrywkowe, ani na dziennikarstwo. I tu pada odpowiedź. Widzę, że jest pani świetnie, lepiej niż ja w tej dziedzinie przygotowana do wywiadu. No, muszę powiedzieć, że. Chyba jest to pierwszy raz, kiedy polityk, z którym rozmawia dziennikarz, tak otwarcie przyznaje się do własnej kompletnej ignorancji w dziedzinie, którą ma ambicje się zajmować. Doceńmy, że pani poseł Lichocka to zrobiła. Dalej. Francuski model, to jest pytanie, francuski model sprzed 30 lat wprowadzony dzisiaj na grunt Polski zaowocuje planktonem firemek, które nie będą w stanie się utrzymać. Media we Francji jakoś funkcjonują. Dlaczego polskie miałyby upaść? I dalej, w ten sam deseń. Co innego wzrastać na rynku z pewnymi ograniczeniami, a co innego nagle obudzić się w radykalnie zmienionej rzeczywistości. Jestem pewna, że media sobie poradzą. Mówi z rozbrajającą szczerością pani poseł Lichocka. No i dalej yy, mamy jeszcze ciekawy wątek dotyczący. Jacka Kurskiego. Jacek Kurski, mówi pani poseł, z roku na rok coraz lepiej zarządza telewizją. Poparłam go zatem już kolejny raz. Ale w marcu bieżącego roku głosowała pani za jego odwołaniem, przypomina Elżbieta Rutkowska, ponieważ powstało wtedy takie oczekiwanie, żeby przestał być prezesem telewizji i zostało spełnione. Przepraszam Państwa, ale naprawdę tak mówi poseł Lichocka: powstało oczekiwanie. Innymi słowy, nie jest ważne, czy Jacek Kurski był świetnym, jak twierdzi pani poseł Lichocka, prezesem TVP, czy złym, powstało jakieś oczekiwanie. I dalej to oczekiwanie, zgodnie z tym, co mówi pani Lichocka, to kuchnia polityczna. Czyli z jakiegoś kompletnie niejasnego powodu, którym pani poseł Lichocka nie chce się podzielić z obywatelami. Jacek Kurski został na moment odwołany, ale w ogóle jest znakomity i trzeba go powołać z powrotem. Czy to jednak nie są już zbyt ordynarne kpiny z obywateli? To jest oczywiście z mojej strony pytanie retoryczne. I w ten sposób przechodzimy do kolejnego tematu. Porozmawiamy przez chwilę o ruchu drogowym jeden z moich ulubionych tematów. Mamy tutaj dwie kwestie. Pierwsza, którą zająłem się w jednym ze swoich wpisów na blogu Warsaw Enterprise Institute, oczywiście link w opisie filmu, to projekt uregulowania poruszania się po chodnikach, drogach dla rowerów, drogach publicznych urządzeń transportu osobistego, czyli tzw. zwanych uto przede wszystkim hmm, hulajnóg elektrycznych. Projekt stworzyło Ministerstwo Sprawiedliwości, bardzo aktywne w wielu dziedzinach ostatnio. To jest oczywiście odrębny wątek, szczególnej aktywności Zbigniewa Ziobry w ostatnim czasie. I w tym projekcie mamy m.in. ograniczenie do 8 km na godzinę w przypadku UTO jadących po chodniku. Ja w swoim tekście wskazałem, że jest to kompletny nonsens, ponieważ nie da się tego w żaden sposób ani wyegzekwować. Ani zmierzyć, a 8 km na godzinę to jest tylko 3 km na godzinę mniej więcej więcej niż idący takim zdrowym w miarę tempem człowiek. I to jest prędkość, przy której z niektórych tych urządzeń po prostu się spadnie. Ale tu już nie chcę tej argumentacji rozbudowywać, ją znajdą Państwo w tekście. Natomiast chcę wrócić do jednego z moich ulubionych tematów, bo oto lewica zawiedziona tym, że wciąż odkładane są na szczęście. Zmiany w kodeksie drogowym przewidujące między innymi odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o przynajmniej 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym, a także przede wszystkim pierwszeństwa pieszych którzy dopiero zbliżają się do przejścia, a nie tak jak jest dzisiaj, są na przejściu. No to tutaj znów wywiązała się w tej sprawie dyskusja w mediach społecznościowych, oczywiście z udziałem nieocenionego komisarza Janusza Wojciechowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. To jest mój stały oponent w tych sprawach, ale tutaj pojawił się pewien nowy wątek Pojawił się ten wątek za sprawą jednego z moich korespondentów twitterowych, który podrzucił link do, nie nowego już zresztą, bo pochodzącego sprzed pół roku, materiału na takim popularnym kanale Motoprawda, bardzo niepoprawnym politycznie kanale, którego autor podważa różne politpoprawne stwierdzenia dotyczące kierowców i ruchu drogowego. I tam dostaliśmy długą wycieczkę po niemieckim chocieburzu, czyli kodbus, nocną wycieczkę, nie jego samego, tylko jednego z śledzących jego kanał, który taką wycieczkę zrobił po całym mieście i po centrum, pokazując, ile tam jest przejść dla pieszych takich, gdzie pieszy ma rzeczywiście pierwszeństwo, zanim na nie wejdzie, czyli przejść w kształcie znanej nam zebry. I okazało się. Że w ciągu prawie 40 minut jeżdżenia po różnych miejscach, nie po jakiejś pętli, właśnie po kodbus, po chocie burzu, udało się znaleźć trzy takie przejścia. Trzy, trzy to jest tyle. Podczas kiedy cała reszta, bo było ich oczywiście więcej, cała reszta to są przejścia innego rodzaju to są przejścia z azylami, czyli z takimi wysepkami na środku jezdni. Gdzie pieszy absolutnie nie ma pierwszeństwa przed wejściem na przejście, mało tego, wolno mu wejść tylko jak nic nie jedzie. I to są brody, przejścia oznaczone liniami, a nie pasami, gdzie zasada jest identyczna. Też pieszy nie ma pierwszeństwa. To są zdrowe zasady. Nie ma naćkania ulic przejściami, na których pieszy, gdzie pieszy miałby pierwszeństwo przed wejściem na jezdnie, czyli kierowca nie musi się prawie że zatrzymywać albo w ogóle zatrzymywać co 70 metrów, w Polsce dokładnie tak jest. I to mało tego. Tak bywa również poza terenami zabudowanymi. Tam, gdzie spędzałem wakacje, przemieszczałem się na takiej bliskiej odległości. Pomiędzy dwoma miejscowościami, drogą, gdzie ograniczenie było do 70 km na godzinę, i na tym bardzo krótkim odcinku, który miał chyba niecałe 2 km, były dwa przejścia o ruchu niekierowanym przy prędkości 70 km na godzinę. Czyli w Polsce radykałowie, którzy domagają się wprowadzenia przepisu o pierwszeństwie pieszych przed wejściem na przejście, jak zwykle. Sięgają po wersję, bo taki, tak to jakoś jest. Jak kopiujemy, to kopiujemy w najgorszej możliwej postaci. Po wersję najradykalniejszą, czyli zostawiamy wszystko jak jest, wszystkie te przejścia zostają, a od kierowców zaczyna się wymagać nadnaturalnych zdolności. Oni mają mieć rentgena w oczach i na przykład przez krzaki przy przejściu widzieć, czy pieszy tam się zbliża i zamierza przejść, czy nie. W tym projekcie Lewicy jest zresztą mowa o tym, że pieszy oczekujący na przejście, no to będzie jeszcze oczywiście w razie wypadku, gdyby ten, ten projekt przeszedł, mam nadzieję, że nie przejdzie, to jeszcze byłaby kwestia interpretacji. Czy pieszy oczekiwał na przejście i kierowca mógł stwierdzić, że oczekuje na przejście, czy też nie. To jest oczywiście absurd. Co by miało... Sens? No, sens miałoby zrobienie tego tak, jak to jest w Wielkiej Brytanii, albo tak, jak to jest w Niemczech. Czyli robimy przegląd wszystkich przejść dla pieszych w Polsce, bo jak mówiłem wielokrotnie, warunkiem nakładania na kierowców nowych obowiązków jest to, żeby im umożliwić spełnienie tych warunków, żeby im umożliwić wypełnienie tego obowiązku. A zatem robimy przegląd wszystkich przejść dla pieszych w Polsce, wybieramy Niektóre i nie może być ich za dużo, gdzie rzeczywiście przyznajemy pieszym pierwszeństwo przed wejściem na pasy i te przejścia po pierwsze bardzo dokładnie opracowujemy, jeśli chodzi o widoczność pieszych poza przejściem, czyli dbamy o to, żeby tam nie było żadnych krzaków, żeby to nie było tuż za zakrętem, żeby nie było tam żadnych zasłaniających budynków. Jednym słowem, żeby kierowca zbliżając się do takiego przejścia, od razu widział, czy piesi są przy przejściu, czy ich nie ma. I te przejścia w specjalny sposób oznaczamy. Dodajemy tam specjalne oświetlenie, dodajemy tam być może jakieś właśnie mrugające lampy i tego typu rozwiązania. Cała reszta przejść zachowuje dotychczasowy status i dotychczasowe zasady. Czyli nie ma pierwszeństwa pieszy, który się do przejścia dopiero zbliża. Ma pierwszeństwo jedynie pieszy który już na przejściu jest, to jest oczywiste. No przecież nie możemy go przejechać. I to byłoby rozwiązanie sensowne i kompromisowe. Ale zwolennicy dołożenia polskim kierowcom nie myślą o żadnym rozsądnym kompromisie. I to prowadzi mnie znów do stałego, niestety, wniosku, że nie mówimy tutaj o pragmatyzmie i o zwiększeniu bezpieczeństwa, ale mówimy po prostu o ideologii. No i wreszcie, na koniec. Parę spostrzeżeń z zachodniopomorskiego. Jak mówiłem, w zachodniopomorskim spędzałem już wakacje wielokrotnie. Wydaje mi się, że to był mój piąty urlop w tamtych okolicach. Bardzo lubię Szczecin. To jedno z moich ulubionych miast. Tam między innymi można zobaczyć schowane pod budynkiem dworca głównego schrony są do obejrzenia dwie trasy choć jedna z nich możliwość zwiedzania jednej z nich w tej chwili jest ograniczona czyli trasy nawiązującej do prl funkcji tego schronu który był własnością był w dyspozycji obrony cywilnej jeszcze zaledwie kilkanaście lat temu no i druga trasa druga wojna światowa która nawiązuje do pierwotnej funkcji schronu która to funkcja była związana z ochroną ludności niemieckiej w czasie II wojny światowej w mieście Szczecin. Nawiasem mówiąc, warto zainteresować się tym, i tu polecam Państwu Muzeum Historii Szczecina, jak pięknie Szczecin wyglądał przed II wojną światową. No był oczywiście miastem niemieckim, natomiast to, co dziś tam widzimy, to są zaledwie skrawki, to są zaledwie niewielkie. Pozostałości z tego, jak urokliwym miastem był ówczesny Szczecin, dziś Szczecin. Natomiast burzliwa powojenna historia tego miasta została ukazana na wystawie, którą ja obejrzałem właśnie w Szczecinie, obok Muzeum Przełomy. A którą można i co polecam bardzo gorąco, oglądać teraz przed Kordegardą w Warszawie. To jest wystawa, której pomysłodawcą jest mój redakcyjny kolega Piotr Semka. Wykonawców z kolei i osób opracowujących tę wystawę jest kilkoro. To jest wystawa zatytułowana Najdalsza Polska, Szczecin 1945-1948. Niezwykle interesująca, szczególnie że podejrzewam, że większość mieszkańców. Stolicy, specjalnie tamtym krańcem Polski się nie interesuje. Można się dowiedzieć naprawdę fascynujących, bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład, jak polscy harcerze w czasie wizyty Bolesława Bieruta w Szczecinie protestowali przeciwko temu, że. Podczas wystąpienia nie został, oficjalnego wystąpienia, nie został wymieniony Stanisław Mikołajczyk, który wtedy jeszcze był w Polsce, bo to było przed jego ucieczką na zachód. Mnóstwo tam jest takich interesujących ciekawostek. Bardzo gorąco Państwu tę wystawę polecam. I drugie takie miejsce, poza oczywiście mnóstwem innych interesujących w zachodniopomorskim, drugie takie ciekawe miejsce, jedno z moich, prawdę mówiąc, ulubionych miejsc w Polsce, to jest. Kamieńska konkatedra. Katedra w kamieniu pomorskim. Budynek o niesamowicie długiej, wiekowej historii. Katedra w środku już oczywiście mocno zbarokizowana, natomiast o historii i o wyglądzie bryły, o śladach w bryle w stylu jeszcze romańskiego, generalnie wyglądzie o wyglądzie gotyckim. Jak możemy się dowiedzieć z książki, którą kupiłem w tejże katedrze, Katedra w Kamieniu Pomorskim Szczęsnego Skibińskiego, to jest ta książka. Pierwsza faza budowy katedry, czyli dolna część absydy i północna ściana chóru, to jest już koniec XII wieku. To jest jeden z naprawdę największych, zarazem najstarszych, tak wiekowych kościołów w Polsce. I w dodatku jest to. Podobno jedyny w Polsce kościół z przykościelnym wirydarzem. Ten wirydarz jest niesamowicie urokliwy. Co prawda ta urokliwość jest w tej chwili nieco ograniczona, ponieważ odbywa się remont części kościoła, przez co wirydarz został mniej więcej w połowie. Przegrodzony takim metalowym płotem, zatem no to zakłóca mocno obraz i nie można całego wirydarza obejść. Natomiast jeżeli będą Państwo tam powiedzmy w przyszłym roku, kiedy pewnie remont już trwał nie będzie, no to ten wirydarz bardzo, bardzo serdecznie Państwu polecam. To jest niesamowite, bardzo kojące, spokojne miejsce, pośrodku którego. Stoi, podobno licząca sobie no, dobrych kilkaset lat, kamienna chrzcielnica. A dodatkowo polecam Państwu festiwal organowy i muzyki kameralnej w katedrze w Kamieniu Pomorskim. Tam właśnie się odbywają koncerty. Mimo trudności spowodowanych koronawirusem, 56. wydanie tego festiwalu. Odbyło się, czy odbywa się w tym roku. Skrócone, co prawda, do bodajże tylko czterech koncertów. Tutaj załączę Państwu link do strony facebookowej festiwalu. Można koncerty oglądać również online, ponieważ liczba widzów, słuchaczy jest ograniczona. Ja miałem szczęście, dzięki uprzejmości organizatorów, których bardzo pozdrawiam i za co serdecznie dziękuję, posłuchać pierwszego otwierającego koncertu, a mam nadzieję, że w przyszłym roku wszystko wróci już do normalnej postaci. Festiwal będzie zaczynał się tak jak zwykle w czerwcu i trwał dobrych kilka tygodni przez całe właściwie wakacje, i że będzie można swobodnie do katedry w kamieniu. Pomorskim wejść. W ogóle zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Zachodnio-Pomorskiego. To jest jeden z moich ulubionych regionów w Polsce. Szkoda, że położony tak daleko od Warszawy, no bo podróż tam rzeczywiście zajmuje dobrych kilka godzin, ale warto. A my zobaczymy się prawdopodobnie za mniej więcej tydzień w tym wideoblogu. Tymczasem polecam też Państwu w sobotę, czyli dziś lub jutro w zależności od tego kiedy ten wideoblog znajdzie się na moim kanale na YouTubie wracamy z profesorem Antonim Dudkiem w programie Podwójny Kontekst. Kłaniam się państwu do zobaczenia Łukasz Warzecha.